Jezus jest Jehowa. Część druga. Niezwykłe proroctwo Micheasza. A ty, Betlejemie Efratejskie, najmniejsze spośród tysięcy Judy, z ciebie wyjdzie ten, który mi będzie władcą w Izraelu, którego wyjście jest od dawna, od dni wieczności. Księga Micheasza 5:2. Ale król Herod, usłyszawszy o tym, był zmartwiony, a cała Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie ludu, zapytał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Ewangelia Mateusza 2:3-4. Już wcześniej przyjrzeliśmy się imionom Pana Jezusa, pokazując, że On jest osobą boską. A jednak prawdziwie człowiekiem. Fakt ten jest nie do przecenienia, gdyż największą prawdą, jaką kiedykolwiek odkryjemy w Biblii, jest to, że Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście, gdyby nie zastępcza praca, nie zastępcze dzieło Chrystusa na krzyżu, Jego śmierć i zmartwychwstanie, wcielenie byłoby dla nas nieskuteczne. Jednak powyższe stwierdzenie pozostaje prawdziwe. Niektórzy nazwali wcielenie chwalebnym wtargnięciem do naszego świata. Bez kontrowersji jego przyjście na świat stoi jako fakt historyczny o niezmierzonych proporcjach. Rzeczywiście, jak to pobożny Wigram napisał, gdyby nie wcielenie Syna Bożego, wstydziłbym się być człowiekiem. Każdy chrześcijanin wyznaje prawdę, że Pan Jezus jest Bogiem objawiającym się w ciele. Jest to nie tylko fundament naszej wiary, ale radość i rozradowanie naszych serc. Jest to wyznanie wszystkich wierzących, że On jest Słowem, które z Boga i było Bogiem, że jest Stwórcą, podtrzymywaczem i strażnikiem Wszechświata i że jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tak mówi nam Ewangelia według Jana, 1:1. Zatrzymaj się, żeby z Biblii przeczytać te adresy. List do Kolosan, 1:16. List do Hebrajczyków, 1:2-3. Pierwszy list Jana, 5:20. Te teksty Nowego Testamentu, a także wiele innych, potwierdzają i deklarują nam wciąż na nowo bóstwo Pana Jezusa, że On jest Bogiem nad wszystkimi błogosławionym na wieki. List do Rzymian, 9:5. Wspaniałym i godnym uwagi faktem jest jednak to, że istnieje wiele proroctw Starego Testamentu, które ujawniły, że nadchodzący Mesjasz będzie synem Dawida, a jednocześnie będzie Jahwe, wiecznym Bogiem. Przyjrzyjmy się teraz jednemu z nich. Tekst znajdujący się na początku tego, co dzisiaj było powiedziane, z 5 rozdziału Księgi Michała, jest jednym z najbardziej zdumiewających spośród tych proroctw mesjańskich ze względu na swoją dokładną i szczegółową specyfikę. Micheasz to zrobił. Micheasz, podobnie jak inni prorocy, ujawnia jasny klejnot proroctwa, nadzieję na wybawienie i błogosławieństwo na tle ciemnych czasów. Nadchodzili przecież Asyryjczycy. W rozdziale 4 jest
przedstawione piękne proroctwo dotyczące błogosławieństw Nowego Przymierza w tysiącletnim Królestwie Chrystusa. I jest ono tam przedstawione w sposób bardzo żywy. Następnie w zaskakujący sposób w rozdziale 5 prorok rozpoczyna jedno z wielkich proroctw Biblii. Miasto rodzinne nadchodzącego Mesjasza jest proroczo ujawnione. Nie było to zwykłe przypuszczenie, ale natchnione objawienie, którego późniejsza historia dowiodła, że było ono całkowicie dokładne. Około 750 lat po napisaniu tego proroctwa czytamy o kłopotliwym poruszeniu wśród politycznych i religijnych elit Jerozolimy. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział. Król Herod, Edomita z urodzenia, Żyd z zawodu, zażądał od arcykapłanów i uczonych w piśmie informacji, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Bez żadnego widocznego wahania odpowiedzieli mu z proroctwa Micheasza. Ich cytat z tej starożytnej wyroczni powinien był zatrzymać Heroda w miejscu. Nie tylko nadchodzący władca Izraela miał się urodzić w Betlejem, ale jego wyjście miało nastąpić od dni wieczności. Byłby on boską osobą. Jest on boską osobą. Duchowy stan żydowskich przywódców religijnych był przerażający, ponieważ byli oni w stanie wskazać Herodowi proroctwo, ale najwyraźniej nie miało ono żadnego moralnego wpływu na ich własne dusze. Jak powiedziano, potrafili oni szukać pism, ale nie pozwalali pismom szukać siebie. Bo potrafili oni przeniknąć pisma, ale nie pozwalali pismom przeniknąć siebie. Bardziej szokująca niż zimna obojętność arcykapłanów i skrybów jednak postawa Heroda. Bardziej szokujący niż zimna obojętność arcykapłanów i skrybów był jednak duchowy stan Heroda, który został wydobyty na światło dzienne przez samą obecność dziecka Chrystusowego na świecie. Samą obecność Chrystusa na świecie. Jest rzeczą oczywistą, że kierowany przez szatana Herod, zaślepiony swoją paranoją i szaloną żądzą władzy, nie doceniał majestatu tego, który narodził się w mało znanym miasteczku Betlejem. Był tak samo zaślepiony, jak i nieświadomy wielkiej postawy, który przyszedł z wyżyn chwały, aby żyć w tak skromnych okolicznościach. Czyli całkowicie był nieświadomy wcielenia Pana Jezusa. Był tak samo zaślepiony, jak i nieświadomy wielkiej postawy, wielce szlachetnej postawy tego, który przyszedł z wyżyn chwały, aby żyć w tak skromnych okolicznościach. Najwyraźniej jednak magowie byli bosko pouczeni, ponieważ powiedzieli, że przyszli oddać mu pokłon, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, 2 werset. Oddali mu pokłon i widzimy, że ich adoracja nie skupiła się na Marii, ale na dzieciątku. Jakże często w późniejszym życiu i służbie Pana Jezusa otrzymywał on cześć od ludzi. Nigdy nie zdarzyło się, by odmówił jej oddania, przyjęcia. Nigdy nie zdarzyło się, by zabronił jej oddania, ani nigdy nie odmówił jej przyjęcia, ani też nie ma w Piśmie Świętym wskazówki, że przyjmowanie takiej czci było dla niego niestosowne. Jednakże, gdy apostoł upadł u stóp anioła w akcie uwielbienia, został surowo skarcony, jak mówi nam Księga Objawienia 19:10. Zadziwiająca dokładność tego proroctwa widoczna jest w specyfice jego szczegółów. W czasach, gdy Pan Jezus przyszedł na świat, istniały właściwie dwa miasta o nazwie Betlejem. Jedno na północy Izraela, a drugie na południu. To właśnie południowe miasto, o którym mówi prorok, to Efrata z Judy. Kilka mil
na południe od Jerozolimy, aby odróżnić je od północnego Betlejem w rejonie Zebulona. Gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Micheasz napisał te słowa ponad 700 lat przed tym, jak się wydarzyły, to tylko potęguje nasze poczucie podziwu, że czytamy księgę natchnioną przez Boga. Władca, który nie miał początku, wracając jednak bardziej do sedna naszego tematu, zauważamy, że proroctwo mówi właśnie nam o władcy, który nie miał początku. I władca, który nie miał początku, to jest właśnie Pan Jezus Chrystus, który jest Jahwe, jest Jehowa. I chciałbym teraz wrócić bardziej do sedna tego tematu. Możemy to zauważyć, że proroctwo Michała wyraźnie oświadcza, że ten władca, który miał się narodzić w Betlejem, nie miał początku. To już było wcześniej zauważone. Jego wyjścia nie można było zmierzyć, ponieważ jego wyjścia były one od dni wiecznych. Jego wyjścia nie mogły być zmierzone, ponieważ były one od dni wiecznych. Prorok nie używa boskiego imienia Jahwe, Jehowa, ale wyraźnie opisuje tę boską osobę, czyli Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. Imię Jahwe ma zasadnicze znaczenie istnieć, być. Jest on istotą jedyną i jest nią w takim sensie, w jakim nie jest nią żadna inna istota. Przyczyna jego bytu tkwi w nim samym, czyli jest, który jest, jestem, który jestem. On nie ma początku. Biblia francuska podaje dla Jahwe tłumaczenie l'éternel. Nie wiem, czy dobrze to czytam. I prawdopodobnie l'éternel najlepiej opisuje to boskie imię w różnych przekładach biblijnych. Micheasz mówi nam, że ten, który istnieje od dni wieczności, narodzi się w Betlejem judzkim i będzie przeznaczony na władcę w Izraelu. Żadna osoba ujawniająca siebie i wyznająca, że jest Mesjaszem Izraela, nie mogłaby tego uczynić bez urodzenia się w Betlejem. Mesjasz musi być potomkiem Dawida. Mesjasz musi być potomkiem spełniającym parametry proroctwa Micheasza, o czym możemy zobaczyć też w Ewangelii Jana, 7 rozdział 41-42. Zachęcam, żebyś zajrzał teraz do tego adresu. Jak można się spodziewać, niektórzy próbują zaprzeczyć mesjańskim konsekwencjom, mesjańskim implikacjom tego proroctwa. Są też tacy, którzy zaprzeczają, że słowa Micheasza mają jakiekolwiek odniesienie do boskiej postaci, twierdząc, że słowa proroctwa znaczą mniej niż wynika to z prostej lektury. Moim celem nie jest odpowiadanie na te argumenty, ale po prostu zacytujmy inny. Ogłoszenie pochodzenia władcy jako poprzedzającego wszystkie światy bezsprzecznie zakłada jego boską naturę, ale ta myśl nie była obca czasom Micheasza. Jednakże jest wyrażona bez dwuznaczności przez Izajasza, kiedy daje Mesjaszowi imię potężnego Boga, jak czytamy w księdze Izajasza 9:6. Jakże zdumiewające i upokarzające dla ludzkiej dumy i pretensji jest to, że Jahwe, wieczny Bóg, zgodził się urodzić w tak skromnych okolicznościach. Jego celem, celem Jahwe, nie był wielki polityczny i kosmopolityczny ośrodek Rzymu, ani filozoficzne czy intelektualne centra Aten czy Aleksandrii, lecz bardzo małe miasteczko w małej rzymskiej prowincji. Nie miał nawet przyjść do Jerozolimy, lecz do małego miasteczka Betlejem. Jahwe wkroczy do historii jako korzeń z suchej ziemi, mówi nam Izajasz 53:2, z rodu Dawida, by ostatecznie stać się władcą w Izraelu i światłością dla pogan. Co mówi nam liczba 123 z Betlejem? Jeśli ludzie z reguły ignorowali Betlejem,
lub nie byli świadomi Jego istnienia, Bóg z pewnością miał oko na to, bo to właśnie tam Jego ukochany Syn miał się urodzić w żłobie. Boski nadzór nad tym wydarzeniem jest uderzająco widoczny w księdze Ezdrasza. Jahwe poruszył ducha króla Persji, aby wydał rozkaz, że mogą zbudować dom Boży w Jerozolimie, o czym mówi księga Ezdrasza, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Spośród kilku milionów Żydów mieszkających w Persji tylko około 50 tysięcy powróciło do ziemi judzkiej. Pierwotnie zostali oni wzięci do niewoli przez Nabuchodonozora, króla Babilonu, a teraz, po 70 latach, wracali do ziemi swoich ojców. Ezdrasz podaje szczegółową listę rodzin, które powróciły, a także listę miast, przodków w Judzie, do których wielu z nich powróciło, ponieważ mieli oni powrócić każdy do swojego miasta, jak mówi nam rozdział 2, werset 1. To właśnie na tej liście czytamy o mieście Betlejem. Było ich 123, które powróciły z niewoli. Ich 123 osoby, które powróciły z niewoli. Betlejem było rodzinnym miastem króla Dawida i w rzeczywistości nazywane jest miastem Dawida. To dlatego setki lat później Maria i Józef musieli odbyć z Nazaretu do Betlejem, kiedy Cezar zarządził przeprowadzenie spisu ludności. Ta bogobojna para, Maria i Józef, byli bezpośrednimi potomkami Dawida, a zatem musieli przybyć do domu przodków, aby dokonać spisu. 123 dzieci z Betlejem było długą, uciążliwą, niebezpieczną, odbyło długą, niemożliwą do porównania z dzisiejszymi warunkami, niebezpieczną podróż z Persji do Judy. Jakieś 500 lat przed narodzeniem Chrystusa wśród nich byli przodkowie Marii i Józefa, rodzice Pana Jezusa. Boże oko było skierowane na tę małą grupę. Suwerennie zachował je dla swojej własnej chwały i celu. Dziwimy się, że ten, który porusza narodami i historią, kierował i nadzorował również 123 osoby. Pismo musi się wypełnić, że Jahwe, Mesjasz, wyjdzie z Betlejem, Efratejskiego, w Judzie. Tak jak on starannie i suwerennie czuwał nad tym małym towarzystwem tak dawno temu, tak i my możemy być pewni, że jego opatrzna opieka nad nami jest skuteczna. Tak i my możemy być pewni jego opatrznej opieki nad nami w dniu, w którym żyjemy. Każdy wierzący może znaleźć w tym pocieszenie i naprawdę cieszyć się z tego faktu. Jako dodatkowe punkty studium myślę, że warto, żebyś zerknął do Psalmu 110, wersetu 1 i porównał je, te słowa, z Ewangelią Mateusza 22, 41-46. Także proszę, żebyś wziął swoją Biblię i zajrzał do Księgi Objawienia, 12 rozdział, wersety 3-4, gdzie czerwony smok, czyli szatan, w swojej morderczej nienawiści do Chrystusa i Jego świętych, jest widziany jako podżegacz i siła stojąca za rzymskim księstwem Heroda. Także warto, żeby zasięgnąć różnego rodzaju tutaj wsparcia w postaci przejrzenia tych miejsc z użyciem konkordancji. Boskie imię Jahwech, zwane też przez teologów tetragrammatonem lub tetragramem, co oznacza słowo o czterech literach, składa się z czterech spółgłosek. Nie ma samogłosek i nie jest wokalizowane przez pobożnych Żydów, ponieważ jest uważane za zbyt święte, aby je wymawiać. Jednak samogłoski zostały dodane do spółgłosek i Jahwe jest konsensusową wymową.
Starsze i bardziej znane słowo Jehowa jest często nadal używane zamiast bardziej nowoczesnego trendu w kierunku używania Jahwe. W większości Biblii dla odróżnienia Jehowy od innych boskich imion używa się nazwy Pan i duża litera P z małymi literkami wreszcie słowa. I myślę, że tu warto przyjrzeć się, jak to wygląda. Bierzemy tekst hebrajski. Akurat sobie wezmę z Genesis, czyli z pierwszej Mojżeszowej, 12 rozdział. Tutaj jest, jak Państwo widzą, tak jest widać te cztery literki. Stąd nazwa tetragrammaton. No i widać jest dodane, bo to grube to są spółgłoski. Natomiast te kropeczki i kreseczki to są już dodane jako samogłoski. I one są nieznane, dlatego że Żydzi nie przewidzieli tego. Dopiero w VII wieku Masoreci dodali te kropeczki i kreseczki. I zgodnie z zasadami, jakich mnie uczono na lekcjach hebrajskiego, są takie, że tego się nie wymawia, tak jakby tutaj było, bo pod J-em jest E, potem jest H, potem jest W i tutaj jest pod tym W A i potem jest H, którego się nie czyta, bo to jest to H takie nieme na końcu. Czyli mamy J, H, W, H i no, jeśli byśmy przeczytali z tą wokalizacją, która jest dodana przez Masoretów w tym akurat wydaniu, to by było Je, Ho, Wa. Tak, bo jeszcze nad W jest O dodane. Czyli Jehowa. Tak jest w tym moim wydaniu, Jehowa. Ale w rzeczywistości, jeśli się jest na kursie hebrajskiego, każą to czytać Adonai. I się nie czyta tetragramu, tylko się czyta Adonai. Widzi się JHWH i czyta się Adonai, czyli Bóg. Jeżeli można by to przerysować. Nie przerysowałem, tylko tutaj, jak widać, zrobiłem zdjęcie. Mam nadzieję, że potem będzie we właściwym kierunku, bo tu jest dokładnie odwrotnie na moim wyświetlaczu. Więc widać, że najpierw mówimy, jest to, najpierw jest W, J, Alef, M, R. I teraz przechodzimy do tego słowa, o którym mówimy, czyli jest taka mała J. J, literka, pod nią są takie dwie kropeczki. Czyli mamy J, potem pod nim są takie dwie kropeczki. Te dwie kropeczki to jest dodane później w VII wieku, 700 lat po Chrystusie, jest dodane E, te dwie kropeczki. Potem mamy H i potem mamy takie W, jak widzimy na W u góry jest kropeczka, to ona mówi o O, a pod nią jest takie coś w kształcie T, to jest A. I potem mamy nieme H, no i nieznaczący dla naszego rozważania taki, potem jeszcze taki, taka kreseczka, która jest poza tematem czytania. Więc teraz tak, mamy Jehowa. I to jest z Biblii wydanej przez dobre, szacowne wydawnictwo, czyli Towarzystwo Biblijne, nie jakąś inną oficynę. To samo wydawnictwo, które wydaje naszą Brytyjkę, wydało naszą Biblię Gdańską i wydało wiele innych pożytecznych tekstów biblijnych. W dalszym swoim studium zerknij też do Ewangelii Łukasza 2:4. Także co do tego, że nazywamy rodziców Pana Jezusa rodzicami, to w Biblii to pada. Maria była matką Pana, Józef jego prawnym opiekunem, czyli ojcem prawnym, ojcem z prawa. Stąd rodzice jest dopuszczalnym określeniem relacji Pana Jezusa z nimi.